7 oraz 99 i 9 FM. Witam pięknie, dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci polonijnego radia na częstotliwości FM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty po faktach poza Ameryką, korzystając z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, obudź się Polonii, a tam dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty Australii i Nową Zelandię, skupiska polonijne w Europie i słuchaczy w Polsce. Na YouTube znajdziecie dokładniej omówione zagadnienia, które wcześniej poruszam na antenie radia. Informacje radiowe są zajawką tego, co szczegółowo omawiam na YouTube. Dzisiaj również informacyjnie przekażę zagadnienia ważnych wydarzeń ostatnich dni. Głośnym echem odbiły się w prasie polonijnej i prasie piszącej po polsku określane ogólnie zdarzenia 1050 lat, Polski. Szanowni Państwo, prawidłowo należałoby powiedzieć 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, a nie Polski. Mamy za sobą 1050 lat chrześcijańskiej polskiej państwowości, tak należy mówić. Przy okazji tej daty różne siły próbują ugrać swoje. Kościół chce powiedzieć, że chrześcijaństwo to podstawa Polski. Inni znowu mówią o zniewoleniu Polaków. Są tacy dowcipni, którzy mówią, że po 1989 roku wróciliśmy do Europy. Przyznam, że nie wiedziałem, że do 1989 roku byliśmy być może w Azji. Na naszej polskiej ziemi ludzie zamieszkiwali od co najmniej 10 tysięcy lat, gdy ustąpiło ostatnie zlodowacenie. Tworzono kulturę, przepływały do nas trendy światowe, czego potwierdzeniem jest choćby fakt, że gdy w Egipcie powstawały budowle megalityczne, u nas powstawały megality kujawskie, budowle megalityczne, groby władców. Proszę Państwa, był też kiedyś język, którym posługiwano się na terenach Polski około 4,5 tysiące lat przed naszą erą. Był to język pra-indoeuropejski. Dziś jest już stosowany, niestosowany w ogóle. Jest językiem martwym, tak samo jak łacina. Jest dziś też językiem Łacina, językiem martwym. Mamy za sobą tysiące lat polskiej państwowości z księżyca nie spadliśmy. Słowne określniki na temat państwowości polskiej można skorygować, ale są sytuacje, których nie da się łatwo skorygować, jeżeli w ogóle cokolwiek można zmienić. 4 lutego 2016 roku została podpisana umowa między Urzędem Miasta Katowice a zagraniczną firmą na zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Katowickim Spodkiem. Symbol Katowic, spodek oraz jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów kongresowych w Polsce, międzynarodowe centrum kongresowe, przejmuje od Katowic prywatna firma. Katowicki Spodek to miejsce kultowe, ikona architektury, arena największych i najważniejszych wydarzeń muzycznych i sportowych z ostatnich kilkudziesięciu lat. Będzie teraz w prywatnych rękach. Czy? Ich? Pytanie nie tylko do Was, ale i do wyzwolicieli Polaków spod okupacji polskiej własności Szanowni Państwo, jak informują agencje, wyłonienie zarządcy tych obiektów spośród podmiotów sektora prywatnego było warunkiem, jaki postawiła przed miastem Katowice Komisja Europejska, która przyznała dofinansowanie dla budowy centrum. Widzicie, Komisja Europejska postawiła warunek do udzielenia dofinansowania. W przyszłości uczulam Was, aby zwrócić uwagę na wszystkich tych, powtarzam, wszystkich krasomówców, którzy używają zwrotu Jesteśmy państwem suwerennym, albo żyjemy w państwie prawa, albo dosadniej, żyjemy w państwie od lewa do prawa. Każdy z nich wyświechta sobie gębę frazesami, definicjami i nic nieznaczącymi hasłami. A co wy na to, szanowni słuchacze? Co wy na to? Z pewnością nic. Wcześniej w jednym z felietonów informowałem, że hrabia Władysław Zamojski kupił i przekazał narodowi polskiemu Kasprowy. Dzisiaj ci wyzwoleńcy po 1989 roku sprzedali Kasprowy z radością, mimo że Kasprowy ogólnie ujmując dawał Polsce dochód na Plusie liczony w milionach. Słyszycie, hrabia zamojski przekazał w darze, a sprzedawczyki sprzedali. Jest felieton na ten temat. Wymalujcie sobie gęby podmiotami czy innymi wymiotami, mówiąc tą nowo modną mową paskudów, śmiących mówić o sobie, że są Polakami, że są posłami, że są reprezentacją narodu. Pytanie, czy naród myśli? Czy jest zajęty, cytując głos jednego z dzwoniących, cytat, panie, człowiek ma zobowiązania zawodowe. No dobrze, nasze kamienice, wasze ulice, i o co wam chodzi? Do kogo macie pretensje? Nie tak dawno w jednym z felietonów mówiłem, że w tym roku, 2016, Sejm w Polsce przyjął ustawę o tak zwanym, tak zwanym zak Zakazie sprzedaży ziemi. Powiedziałem tak zwanym, bo w gruncie rzeczy otwiera drogę na wykup i monopolizację zi polskiej ziemi w rękach kościoła i gmin wyznaniowych. Na YouTube znajdziecie mój felieton o niby zakazie sprzedaży, a w gruncie rzeczy o otwarciu drogi prawnej na sprzedaż polskiej ziemi. Plują wam w twarz, a wy wierzycie w to, że deszcz pada. Szanowni Państwo, wielokrotnie zapraszałem do przemyśleń, do analiz. Niestety wielu jest odpornych na zdrowe myślenie. Są też tacy, którzy nie są w stanie myśleć. Muszą mieć kogoś, kto za nich pomyśli. Reprezentanci PiS odwiedzając Polaków w Ameryce podkreślają, jak bardzo istotnym czynnikiem w życiu Polski jest Polonia. Zadam wam pytanie, szanowni słuchacze, czy naprawdę Polonia jest tak ważna dla Polski? Chyba nie jest. Jest wielu polityków w Polsce, którzy zrealizowali swoje polityczne ambicje przy wydatnym wsparciu Polonii. Pytam Was. I co z tego wynika dla Polonii? Chyba niewiele albo nic. Zdarzyło się, że uczestniczyłem w wielu spotkaniach i tych poza częścią oficjalną. W czasie rozmowy z panem ministrem poruszaliśmy zagadnienie upodmiotowienia Polaków w Ameryce, czyli Polonii. Pytaliśmy o daleko idącą współpracę z władzami w Polsce w reprezentowaniu Polonii. Pan minister oświadczył, że Polonia świata może mieć jednego reprezentanta czyli, cytując za oficjalnymi wypowiedziami jest 20 milionów Polaków rozsianych na świecie, a Polacy mogą Powtarzam, mogą, według słów ministra, mieć jednego reprezentanta. Wyraziliśmy zdziwienie, ponieważ uważamy, że przynajmniej każdy kontynent powinien mieć jednego reprezentanta. Ze strony polityka z Polski, z wyraźnym zmęczeniem na twarzy na zadawane pytanie, padła odpowiedź: że możecie mieć jednego reprezentanta dla wszystkich skupist na świecie albo wcale tak jak jest obecnie. Przyznacie, że nie brzmi to przyjaźnie i bez chęci na współpracę z Polakami w Ameryce. Szanowni Państwo, przypominam, że w ubiegłym roku w Chicago powstał ruch przy organizacji polsko-włoskiej na rzecz właściwej integracji Polonii z Polską. Zapewne będę rzecznikiem wielu, że nie powinno być rozdziału Polska Polonia, bo wszyscy jesteśmy Polakami. Nie jest nas 38 milionów, ale 38 plus 20 rozsianych po świecie. Jest nas w sumie prawie 60 milionów. Nie powinno być podziału Polaków. Z perspektywy organizacji polsko włoskiej, grup i osób stowarzyszonych oznajmiam, że mamy zdolność jednostkową i grupową do podejmowania świadomych, racjonalnych i zorganizowanych działań nacelowanych na realizację naszych interesów, Poprzez wywieranie wpływu na przebieg procesów społecznych. Wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy zadbać o świadomość naszej wspólnoty, naszych interesów, z dokładnym zorganizowaniem i aktywnego zabiegania o realizację naszych celów. Mamy ludzi, mamy intelektualne kadry. Szanowni Państwo, Pobudzenie świadomości społecznej i budowanie poczucia obywatelskiej wspólnoty to cel mojego projektu, który przedstawiam w felietonach i komentarzach radiowych publikowanych również na YouTube. Już na grzbietach Solidarności do władzy dojechali nie ci, co trzeba. Czy potraficie, szanowni państwo, wyciągnąć z tego wnioski? Czy stać was na taki mały wysiłek? Ponownie przypomnę, że wolność nie jest nam dana, lecz zadana do wykonania. Przypominam o YouTube i telefon 773 775 4400. 773 775 4400. Dziękuję. Polski FM, 927 oraz 99,9 fm